Hej, dzień dobry. Dzisiaj takie małe get ready with me. Zrobimy sobie wspólnie makijaż. A że wczoraj dostałam przesyłkę od Eveline, to dzisiaj wykorzystam kilka nowości, kilka produktów od nich. Tak naprawdę mam tutaj róże, których nigdy wcześniej nie używałam. Mamy też kredki żelowe, które są zresztą moimi ulubionymi. I tutaj mamy zarówno brązowe, które ja chociażby wykorzystuję do oczu, na górną linię wodną. Mamy beżową kredkę, którą wykorzystuję na dolną linię wodną. Mamy niebieską, którą używałam w jednym z ostatnich tutorialów. Makijaż wyszedł fantastycznie, przepięknie. Ja uwielbiam takie błękitne akcenty na powiece, takie bardzo delikatne. No i okazuje się, że mamy jeszcze jeden odcień i to jest nowość, której wcześniej nie używałam, bo mamy kredkę fioletową. Więc tak myślę, że dzisiaj pokuszę się o ten fiolet i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na oku. Oprócz tego mam tutaj korektory Liquid Camouflage, coś takiego, więc myślę, że też w dzisiejszym filmie wykorzystam i spróbuję użyć podkładu. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, nie wiem, czy nie będę musiała poprawiać. Wiem, że tutaj ten podkład ma lżejszą formułę, Better Than Perfect, nawilżająco kryjący podkład. Zobaczymy też, czy któryś odcień mi podpasuje, więc zaczynamy. Zaparzyłam sobie herbatkę, w sumie to już jest ten czas, kiedy zaczynam robić herbatę. Co prawda miody schowałam do szafki, ale coś czuję, że będę musiała je za chwilę wyciągnąć. Więc mam tutaj cytrynę z syropem imbirowym. Better Than Perfect. Tutaj mamy primer. Chyba kiedyś ten primer miałam, aczkolwiek nie pamiętam. Więc dzisiaj... Ej, on ma w ogóle... Chyba nie. Chyba go nie miałam, bo on ma taki... beżowy kolor. O kurczę. Więc wydaje mi się, że on może ładnie wyrównywać. Tak, wyrównuje kolory cery. Podoba mi się. On ma w sobie ceramidy, kolagen, kwas hialuronowy i witaminy C oraz E. Jak ktoś ma cerę naczynkową, tak jak ja, z jakimiś niedoskonałościami czy widocznymi przebarwieniami, rewelacja, muszę wam powiedzieć, jej. Pięknie wyrównuje kolory cery. Jak taki, wiecie, krem. Mega. Tego się nie spodziewałam, ale wydaje mi się, że Eveline w swojej ofercie ma jeszcze jeden primer, który jest... który ma biały kolor i jest taki bardziej transparentny. Być może tamten jest bardziej silikonowy i wygładzający, ale ten też jest ultra wygładzający, bo za pod makijaż. Więc nie pamiętam, ale wiem, że chyba w ofercie mają jeszcze inny. Ale tutaj ten kolor wymiata, muszę wam powiedzieć. Nawet widzicie, nawet mam ochotę dokładać go więcej, żeby zobaczyć, jak fajny efekt można tym uzyskać. Ale też nie chcę przesadzać. Fajnie zastyga. Chyba nie powinien się rolować, w końcu jest to baza, ale tak, ładnie zastyga. Jest lekko silikonowa, ale nie jest to śliska formuła, więc nic raczej tutaj nie powinno zjeżdżać, bo raczej ładnie wszystko wchłania się w skórę i jest jakby, ma taki, nie wiem, to jest dziwne uczucie, ale ja mam wrażenie, że ma lekko jakby działanie chłodzące, takie odświeżające. Natychmiast wyrównuje strukturę skóry, zmniejsza wydzielanie sebum, czyli dla osób z cerą mieszaną i tłustą. I faktycznie ta skóra jest taka bardziej matowa. Dla mnie super, bo ja ostatnio coś za bardzo się wyświecam, więc z przyjemnością to sprawdzę. Zauważalnie wygładza i nadaje skórze efekt blur. Zobaczę w kamerze, czy faktycznie ten blur jest, natomiast na pewno... skóra koloryt jest wyrównany. Baza komfortowo aplikuje się i przedłuża trwałość makijażu. Nanieść punktowo na oczyszczoną skórę. Po odczekaniu chwili można kontynuować makijaż. Tak, i wydaje mi się, że to na pewno jest ten moment, bo skóra jest taka sucha. Bardzo dobra baza. Znaczy, na ten moment jestem mega pozytywnie zaskoczona tą bazą. Nie spodziewałam się czegoś takiego.
Więc dobrze, teraz mamy Better Than Perfect i ja chyba użyję tak, albo mamy trójkę i piątkę, Creamy Beige i Light Beige. Spróbuję tego Creamy, czyli piątka, nieco ciemniejszego. No i tak, tutaj mamy odcień piąteczka. Więc spróbujmy, powinno być ok. Ładny kolor. Ładnie pachnie. Ale tak wstałam dziś rano i czuję już, że coś z gardłem jest nie tak. Nie wiem, czy coś mnie nie rozłoży za chwilę. Bo ludzie wokół mnie chorują i ja się jakoś trzymam i odpukać, bo dobrze się trzymam w sumie tak naprawdę od zeszłego roku listopada, grudnia. Właśnie przy okazji od razu mi się przypomniało, żeby wziąć sobie suplementy, bo regularnie się wspomagam. Ostatnio coś tam mnie złapało, ale trwało to naprawdę bardzo krótko, więc nie traktuję tego jako chorobę. Natomiast no coś znowu czuję. Nie wiem czemu, ale to wykończenie tak nie do końca mi się podoba, przez to, że ono chyba jest takie jakby mokre, nie do końca świeże w moim odczuciu. Więc dołożę sobie trochę swojego podkładu Elever. No, ja mam swoje preferencje, więc niech tak będzie. A że to jest taki mój makijaż dzienny, więc tutaj na policzek dołożę sobie mojego podkładu Elever, tak żeby zniwelować to wykończenie, które tutaj nie do końca mi się podoba. A widzę, że kolory tutaj ładnie się pokrywają. Tak, zdecydowanie jest już, nie wiem, jest od razu jakoś lepiej. I to jest tak, Elever, ja mam tutaj odcień beige. I teraz nałożę korektor, tylko który ma ciemniejszy odcień, bo wydaje mi się, że powinnam sięgnąć po ciemniejszy. Tu jest 0,6, a tu jest 0,3, to niech będzie 0,6, chociaż on może oksydować. No jest trochę ciemny, to może potem to rozjaśnimy. Sprawdźmy 0,6. Ale ma taki ładny, żółty pigment. I teraz mamy tutaj jaśniejszy odcień korektora, natomiast on jest już taki bardziej neutralny. I krycie tego korektora jest no, mega satysfakcjonujące, bardzo ładne. Teraz mamy, słuchajcie, puder Better Than Perfect pod oczy. Więc ten wykorzystam do utrwalenia makijażu pod okiem. I tak, ja ten puder już kiedyś miałam. Bardzo szybko go zużyłam. Podobał mi się, bo jest leciutki, niewysuszający. Wysypałam sobie tutaj nawieczko. I utrwalam korektor. No. Jest taki bardzo delikatny i drobno zmielony. No, i robi blur pod okiem. Bardzo fajny puder. No, już zapomniałam, jak dobry on jest. Natomiast ja pamiętam, że on szybko mi się skończył, bo tutaj mamy małą gramaturę, 4 gramów pudru, więc malutko. Natomiast jak będziecie używać wyłącznie pod oko, chociaż czasami pędzlem macie ochotę machnąć gdzieś dalej, no bo ten puder sam w sobie jest tak przyjemny, tak wygładzający, że ma się ochotę obsypać całą twarz tym pudrem, więc on wtedy może znikać szybciej. Natomiast jeśli będziecie używać wyłącznie pod oko, no to zostanie Wam na dłużej. Ja zmatowiłam całą buzię tym pudrem. Poza kamerą nałożę bronzer na policzki, wykonturuję trochę buzię. Natomiast wrócę do Was z różami. A mamy tutaj coś takiego, róże, które są bardzo intensywne, wręcz takie krzyczące, rażuwiaste i takie zaskakujące w swojej tonacji. Natomiast bliżej mi, jeśli już miałabym wybierać, mamy jeszcze coś takiego. Natomiast ten jest dosyć taki ciemny. Jest już bardziej jesienny, przygaszony, taki brudny róż. Ale
nie jestem przekonana do niego, tak samo też jak i do tego. Najbliżej mi chyba ku koralowemu. Taki brzoskwiniowy, koral, coś takiego, więc spróbuję użyć tego różu. Z tego co widzę, one są matowe. Ja osobiście bardziej lubię te takie rozświetlające, z połyskiem, satynowe. Natomiast tutaj widzę, że mamy chyba taki 100% mat, aczkolwiek za chwilę się przekonam. Więc najpierw bronzer i przechodzimy do różu. Okej, chyba jest dobrze, co? Ale buzia jest taka gładka, ja jestem pod wrażeniem. Chyba ten puder też zrobił taką konkretną robotę, muszę przyznać. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Mamy blur na twarzy, zdecydowanie. Z bronzerem też o wiele lepiej się czuję. No nie wyobrażam sobie wyjść z domu bez bronzera. Ale słuchajcie, teraz róż to jest odcień 02 Better. Nie. Gdzie tu jest kolor? Soft Matte Pressed Blush PL 02 po prostu, tak? Odcień 02. Nie ma nazwy. Nie. Funny Peach. 02. Brzoskwiniowy. No i mamy to. Tak, róż jest w 100% matowy. Ale nałożony tak subtelną ręką, no to będzie wyglądało ładnie. Tak, jest matowy. Ale ładny. Bronzer nałożony, róż też, brwi podkreśliłam. Poza kamerą również zaznaczyłam powiekę, wykorzystując paletkę Dasso Beauty. Ona jest przeze mnie tutaj, słuchajcie, wymęczona. Oj, bardzo. Widać nawet dęko. Ale uwielbiam te kolory. Natomiast to, co zauważyłam, bo to jest wersja naturalnie rozświetlona, czyli z tymi połyskami. Natomiast ta wersja matowa, mam wrażenie, jest jakby mniej napigmentowana i mniej, troszkę jakby gorzej pracuje mi się z tymi cieniami, bo chciałam tak dobudować, trochę przyłożyć tym cieniem i tą pigmentacją do oka i gorzej się buduje. Tak mi się wydaje, że te cienie są bardziej takie stonowane w swojej pigmentacji. I teraz tak, nałożę, mam tutaj żelowe kredki od Eveline, tutaj mam czarną, uważam, że jest to jedna z lepszych na rynku, która aż tak mocno się nie odbija. Kupowałam później po drodze różne inne kredki i niestety albo słabo nakładają się na powiekę, albo łatwo transferują się na dolną linię wodną, więc oko zarazem robi się takie szare, takie ciemne, przydymione, bo ta kredka czarna rozchodzi się po prostu po całym oku. Ja tego nie chcę. Wolałabym, żeby kredka trzymała się tam, gdzie ją nałożę. I najlepiej właśnie sprawdza mi się ta żelowa od Eveline. To jest naprawdę jedna z lepszych. Nie mówię, że ona w ogóle się nie transferuje, bo czasami tak. To też wszystko, słuchajcie, zależy od budowy oka. U niektórych osób górna linia wodna w ogóle nie jest widoczna. U mnie na przykład jest wyraźna i te przestrzenie między rzęsami są blade, są dosyć wyraźne. Jak ktoś ma ciemną oprawę oka, to nawet czasami nie musi nakładać takiej czarnej kredki, bo naturalnie ma ładnie, powiedzmy, taką zarysowaną czarną linię na powiece. Wszystko zależy od naszej urody, od budowy, anatomii oka. Natomiast jak już ktoś sięga po kredkę, no to uważam, że ta od Eveline żelowa jest jedną z fajniejszych. Zużyłam już mnóstwo tych kredek. Więc teraz muszę ją zatemperować. Temperówka. Też temperówkę muszę zmienić, bo ona jest trochę męcząca. Taka dosyć tempa. I mam też tutaj beżową kredkę, którą wykorzystuję. Też przechodziłam przez różne. Natomiast ta od Eveline jest najbardziej stonowana. Nie jest taka biała. Nie robi takiego białego oka i nie wygląda tak sztucznie. Tutaj ten odcień jest taki bardziej naturalny, więc też i ta kredka najlepiej mi po prostu odpowiada. Dobra, jak już oko mamy zaznaczone, ale wiesz co, jeszcze zanim przejdziemy, to otworzę sobie opakowanie tej fioletowej. Nie lubię tego robić, nie lubię jak kredki zapakowane są w ten sposób, ale zacznę od czarnej i pokryję górną linię rzęs. To robi robotę. Hmm.
Dobra. I teraz dolna linia wodna beżową kredką. I spróbujmy nałożyć ten fiolet. Myślę, że chciałabym tutaj tak od wewnątrz. Tylko też trzeba z tym uważać. Lepiej tutaj widzę nałożyć intensywnie, żeby nie wyglądało to sino, a żeby wyglądało jak fiolet po prostu. Więc chyba w tym przypadku lepiej dołożyć więcej, żeby ten kolor się pojawił, aniżeli miałoby to wyglądać tak bezbarwnie, tak zupełnie nijako. Więc dobra, mamy to. Jak dołożymy usta, to chyba ten look fajnie się uzupełni. I myślę, że przejdziemy właśnie teraz do ust. I tutaj mam, słuchajcie, nowości. Tutaj jest rimmel. Mam rimmel, tutaj mam... Co to jest? Max Factor. Lipfinity Velvet Matte. Obie w pięknym, nudziakowym odcieniu z taką pomarańczową tonacją. Nie pamiętam... No, natomiast tak, ten Max Factor, to tak powiem Wam, dziwnie pachnie, tak nieprzyjemnie. I to, co zauważam w obu tych pomadkach, one mają bardzo słabe krycie. Są niezwykle takie, jakby to nazwać, lekkie. Trzeba nałożyć kilka warstw, żeby uzyskać krycie i żeby ten kolor na ustach był jednolity. Tutaj akurat mam rimmel i to jest odcień Be My Baby. Mamy, natomiast ja tego tak nie zostawię, muszę nałożyć konturówkę. Ok, i tak tutaj mam Nabla, natomiast muszę ją zatemperować. Tak, to się ładnie temperuje, chyba to też zależy od opakowania. Nabla i to jest odcień Close Up Lip Shaper. 01. I tuszę do rzęs. Myślę, że wykorzystam sobie dzisiaj tusz od Eveline brązowy, Varieté. I dopełnimy cały look. Dobra, makijaż gotowy, słuchajcie. No i jeszcze w innym oświetleniu to, słuchajcie, wygląda tak. No i powiem Wam, że z tej bazy to ja jestem bardzo zadowolona. Nie wiem, czy jak duży ona ma wpływ na sam makijaż i podkład. Użyję tej bazy jeszcze wyłącznie z moim podkładem. Także będę ją sobie testować przez kolejne kilka dni. Natomiast niesamowicie podoba mi się w tej bazie to, że ona ma to genialne działanie wyrównujące kolory skóry. Dlatego w moim przypadku mi jest to od razu widoczne, dlatego że mam właśnie cerę taką naczynkową. Gdzieś tam są te przebarwienia, które chciałabym ukryć, wyrównać ten koloryt przy niewielkim wysiłku. Rewelacja. Także... Tym jestem zachwycona. A teraz słuchajcie, ja już powoli wychodzę. Jestem gotowa, wyszykowana. Muszę tylko założyć buty, ale jeszcze perfumy. I słuchajcie, w ofercie Made in Lab pojawiły się nowości, ale ja mam tutaj 3 flakony perfum, które sobie wybrałam, a które są zamiennikami, tańszymi zamiennikami Toma Forda. I po pierwsze 117 to jest zamiennik perfum Lost Cherry, a Lost Cherry są ostatnio niezwykle rozchwytywane, bardzo popularne. I w ogóle mnie to nie dziwi, bo Lost Cherry są niezwykle takie przyciągające jak magnes, przepiękne perfumy. No i 117 od Made in Lab to jest ich tańszy zamiennik, więc myślę, że warto sobie sprawdzić. Oprócz tego mamy jeszcze numer 84 i 149, ale w dalszej części filmu opowiem Wam, jak one pachną. I perfumy na dziś to 117, to jest, słuchajcie, inspiracja Toma Forda Lost Cherry. Perfumy czereśniowe i ja już, słuchajcie, mam tutaj całkiem niezłe zużycie, a mam je tak naprawdę od niedawna. Genialne są. Zwracają swoją uwagę. Perfumy nie są drogie, a zawsze możecie spróbować, sprawdzić, czy w ogóle ten zapach Wam odpowiada. Jeśli tak, jeśli to będzie dla Was idealna nuta i będzie odzwierciedleniem Waszego charakteru, Waszej osobowości,
no to ewentualnie wtedy możecie pomyśleć sobie o droższej wersji. No bo te perfumy kosztują naprawdę niewiele. A gdzieś tam są zamiennikiem i mają to tło dla oryginału. A Tom Ford, wiemy, nie jest tani. W każdym razie 117 zamiennik Lost Sherry. Spróbujcie sobie. Piękne, idealne na jesień. Takie trochę orzeźwiające, ale też z takim pazurem. Bardzo kobiece, bardzo mocne. I tutaj, słuchajcie, macie tak nuta głowy, gorzki migdał, likier, czereśnia. Serca to jest śliwka, róża turecka, jaśmin i baza to jest wanilia, fasola tonka, cynamon, drzewo sandałowe, patchouli i wetyweria. Czyli widzicie, mamy tutaj połączenie trochę takiego lata z jesienią i lekko słodką nutą. No to jest dla mnie właśnie takie przejściowe perfumy z lata do jesieni. No bo mamy tutaj róże, ale też mamy śliwkę. Mamy tutaj cynamon, drzewo sandałowe, więc coś, co zahacza już o takie jesienne, ciepłe klimaty, takie korzenne. Mega połączenie. Także sprawdźcie sobie, bo mnie akurat ten zapach bardzo urzeka. No, idealne na ten okres. Albo tak to sobie wmówiłam, ale serio, pasują mi, bardzo mi pasują. I tak jak wspomniałam, ja tutaj mam kilka flakonów, które są inspiracją Toma Forda. I tutaj, słuchajcie, mamy numer 149 i tylko tak krótko Wam powiem, że to jest inspiracja Bitter Peach, czyli tutaj mamy takie brzoskwiniowe nuty, bardziej owocowe i powiedziałabym, że to już jest taka letnia kompozycja. 84, kolejna inspiracja Toma Forda, Fucking Fabulous. I generalnie te perfumy są dla mężczyzn, bo one są bardzo skórzane, ale słuchajcie, uważam, że jak dla mnie to unisex, kobiety jak najbardziej mogą po te perfumy sięgać. No i one są już takie typowo jesienne i wyraźnie czuć tutaj skórę. W sklepie pojawiły się nowości, więc zachęcam Was do zajrzenia oferty. Natomiast jeśli miałabym Wam polecić jeden mój flakonik, to zdecydowanie byłby to 117, czyli inspiracja Toma Forda Lost Sherry. No i tutaj jest promocja, bo macie wysyłkę za 1 zł z DPD Pickup. I nawet jeśli kupicie jeden flakon, to macie wysyłkę za 1 zł właśnie z DPD Pickup. A jeśli wybierzecie właśnie tę formę dostawy, czyli DPD Pickup, to odbierzecie swoje zamówienie w paczkomacie DPD, ale i również w rzepce. Jeśli chciałybyście skorzystać z oferty, zakupić sobie nowe perfumy, no to link znajdziecie na dole w opisie pod filmem.